Siemono, siemono widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie nowe Gladiator Crate i postaramy się trafić nową Ultimate jednostkę, na którą szanse są praktycznie zerowe, ale i tak wiesz, że mi się uda. Także ty drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tutaj łapki w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. No i dobra, jeszcze zanim zaczniemy opening, podziękujmy tutaj osobom w mailboxie. Jest to Olek, bardzo dziękuję za 1000 gemików, podpisuję Titan Printermana, mega pozdrówki dla ciebie przyjacielu. I mam jeszcze Brawl Stars Rycka. Rycek, znowu witam, witam, pozdrawiam cieplutko, Aqua Titana odsyła, mega pozdro również przyjacielu. No i jednostki elegancko podpisane. Widzowie, i też ważne informacje co do mailboxa. Pytacie mnie, za ile podpisuję, czemu podpisuję na odcinku. Ogólnie, jeżeli chcecie mieć po prostu podpis, podpisuję za 250 gemów, pamiętajcie o tym. Drugą sprawą, jeżeli chcecie mieć podpis na odcinku, no to za 1000 gemików jednak. No bo wiecie, jak każdemu miałbym tutaj pokazywać, no to tak trochę by zajął ten odcinek. I co ważne, najważniejsze tak naprawdę, to dużo osób wysyła mi gifty, no i są to typowo, nie wiem, uznajmy, mityki, legendy i tak dalej. Ja za nie dziękuję, ale niestety muszę je rejektować, bo wszyscy piszą odbierz na odcinku. I powiem wam tak, 3 dni jakby nie odbierałem giftów totalnie i przez 3 dni dostałem chyba 40 czy 50 giftów, no wszystkie warte maksymalnie do 30-50 gemów. Widzowie, ja niestety, tak jak mówię, minimum 300 gemów czy coś 400 odbieram na odcinku. Dlaczego tak jest? Z racji tego, że no właśnie dużo osób wysyła mi jakieś epiki, legendy. Jeżeli na odcinku ja bym miał tu wszystkie gifty odbierać, no to uwierzcie, że no odcinek na przykład z openingu trwałby, nie wiem, 5-10 minut, a z odbierania mailboxa pozostały 20 minut, więc no, ja mogę jakby odbierać prywatnie, a na odcinku niestety od tych 400 gemów wartość jednostki. I przy okazji Dynamit, pozdrawiam, jesteś na odcinku. Ale dobra, gadajmy właśnie już o openingu, a nie o mailboxie, bo na ten opening, widzowie, wydałem ponad 40 tysięcy gemów. No i mamy około, nie wiem, 30-40 zwykłych Gladiator Crate'ów, no i około 30 Golden Gladiator Crate'ów. Jakby ktoś pytał ceny zwykłego, 250-300 gemów, a Golden 1500 gemów, czajcie? Taki jeden crate kosztował 1500 gemów mnie. Także no, opening będzie, mam nadzieję, ciekawy i że się zwróci, no chociaż niech ten godli dzisiaj dropnie. Zacznijmy sobie na spokojnie, otwórzmy jednego zwykłego Gladiator Crate'a, zobaczymy co tu się będzie kryło, let's go, może Altimka wyrośnie. A dostajemy Chariot Cameramana, fajna legenda, grałem, już testowałem jakby, więc nie będę narzekał, to jest normal crate, widzowie, więc od razu otwórzmy 8, co będziemy się tutaj bawili. Od razu 8 lecimy, zobaczmy, mogę ZS-a kolego, rób, 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 a ja tu opening w międzyczasie robię, oj, 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 oj. Oj, 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 tu jest nie za dobrze. Chociaż gdyby ten Chariot wyleciał w wersji shiny, to byłoby git. No dobra, na przełamanie otwórzmy sobie jednego crate'a wartego 1500 gemików. Może tutaj Altimka? Uwaga! No nie, Chariot również by leciał. O, chyba shiny? Nie, dobra, bo tak świeciał, jakby miał być shiny. Dobra, ziomek tu zrobił ESS-a, więc lecimy dalej. Tym razem proponuję 3 takie drogi otworzyć. 4500 gemów w sekundę wydane. Uwaga, Gladiator, uwaga, Chariot i chociaż mityk, cokolwiek, Chariot. Oj, czuję, że tego openingu dzisiaj będę żałował. Ale wiecie co? Chyba nie, chyba jednak nie. Dlaczego? Bo majeczkę znowu ostatnio, no, pokręciło, jakby to powiedzieć. Dlaczego? Już wam pokazuję, widzowie. O ile znajdę to w historii, bo kupowałem teraz te crate'y. Oj, proszę, czy dam radę? Dobra, dam radę. Patrzcie, co majeczkę zrobiła. Patrzcie, co tutaj się wydarzyło. Jeden, drugi. Normalnie majeczkę, no, pokręciło. Za dużo ostatnio dał mi jednostek, powiedział, a nie potrzebuję, masz tutaj drowerku. Także majeczka, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za sponsorowanie tak naprawdę tego openingu. No i dużo jednostek dostałem, żeby wam rozdać również, więc będziemy sobie rozdawali. No dobra, póki co 8 kolejnych Gladiator Crate'ów. Liczę na tą Altimkę, no naprawdę, no ona jest chyba jedna z najdroższych w grze. A czy coś dostaniemy? Tu coś jest, okej? Okay? Aha, ja myślałem, że coś tu jest, a tu nic nie było. Ale okej, okay, mamy mityka, let's go! Barbarian Large Timmy Man, mamy go, let's go. Ciekawe, ile na dzisiejszy dzień taki Barbarian jest warty. Obstawiam z 3 koła albo 2 koła. No dobra, nie gadamy, otwieramy kolejną 8. Jeden mityk, jestem zadowolony, jestem zadowolony. Tu mamy widza przy okazji. Jak trafię drugiego mityka, to im dwóm dam, powiem wam szczerze. Tak, tak, o, po prostu im dam obu, jeżeli zostaną ze mną do końca openingu.
Dobra, otwórzmy sobie teraz. A, lecimy, 8 tych najdroższych. Lecimy tu, lecimy tu. Normalnie 10 tysięcy jednym kliknięciem. Oby coś urosło potężnego, uwaga. O, dobra, nie komentuję tego. Ja po prostu tego nie komentuję. Co to ma być? Same legendy, jeden epic. No to proponuję teraz trochę tych tańszych sobie otworzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery takie tańsze sobie otwórzmy. Nie, epic, 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 epic. No widać, że są tańsze. No jednak takie jednostki lecą, no to widać, że one są tańsze te crate'y. No ale one kosztują 300 gemów, a te 1500. Więc z tych jak nic nie wyleci, nie będę zły. Dlatego otwieram 8, ale z tych drugich... No prosiłbym jednak, żeby coś wyleciało, ale póki co, no sami widzicie jaki jest drop, jest tragiczny, jest tragiczny. Miałem się robić taki opening w ogóle na partnerskim serwerze na początku, ale no niestety nie został on jeszcze zaktualizowany i mówię, na partnerskim to nie to samo, więc muszę na normalnym. No dobra, no zwykłe nam się gladiator crate'y kończą, więc trzeba otworzyć teraz dla widza tutaj 4, bo napisał otwórz dla mnie 4, no to raz, dwa, trzy, 4. 4 golden i zobaczmy, tu chyba coś jest. Okej, okay, jednak nie jest, ale to tak myli wam powiem. No niestety, mamy 3 legendy. Chociaż żeby jedna shiny wyleciała, to bym może jej używał nawet. A tak to no kiepsko to wygląda. Dobra, ile mi tu zostało crate'ów? Czy ja mogę pozwolić sobie na 8 crate'ów? W sumie chyba mogę, ale na sam koniec. Na razie otwórzmy sobie 3. Raz, dwa, 3. Oby tylko starczyło. Dobra, idealnie 8 zostało. I uwaga, czy będzie jeszcze jeden chariot? Przepraszam, barbarzyńca. Okej, okay, chyba jest. A nie, no to chariot. Czemu mnie legendy mylą z mitykami? Ja nie rozumiem. On tak wysoko rósł, że myślałem, że to jest mityk. Dobra, otwórzmy ostatnie 5 normalnych tym razem crate'ów. Uwaga, 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 uwaga. Sami gladiatorzy. Witam, witam. No i zostało 8 ostatnich golden crate'ów. Otwieramy, 10 tysięcy ostatnich gemów wydane jednym kliknięciem. Zobaczmy, czy coś ciekawego będzie. Uwaga, uwaga, uwaga. U, tu coś rośnie, ale to chyba nie będzie nic ciekawego. Okej, jest drugi barbarzyńca. Czyli tak jak mówiłem, ja słowa dotrzymam. Trafiliśmy 2 mityki. No i mamy tu Tomka oraz Dynamida. Tomek, Dynamit, kurczę chłopaki. Akceptujcie trade'a. Proszę bardzo, jeden podpisany dla ciebie przyjacielu, że wspierałeś mnie w openingu. Pozdrówki oczywiście na odcinku. I drugi leci dla Tomka, bo wspierał mnie tutaj w openingu również. Pozdrawiam cieplutko przyjacielu. Ziomeczek tutaj nie wierzy, czy to jest naprawdę. No tak, no jak daje ready, to naprawdę spokojnie, trzyma. Ja nawet nie wiem, ile on jest warty tak naprawdę. Proszę cię bardzo. Nie no, kolega to jest naprawdę ucieszony. Ej, lubię tą reakcję, on normalnie nie wie, co się dzieje. I trade oczywiście przechodzi, pozdrawiam cieplutko przyjacielu również. Ja jeszcze tylko na chwilkę pójdę na Trading Plaza zobaczyć, ile takie crate'y kosztują. I w ogóle czuję jakiś niedosyt, zrobiłem ten opening, a czuję niedosyt na maksa. Wiecie co ja mam plan zrobić jeszcze? Bo mam taki dzisiaj niedosyt tego openingu, za mało crate'ów dzisiaj kupiłem. Może sobie kupię troszeczkę jeszcze developer crate'ów, takie luźne 10-20. Może dzisiaj Telantrik wyleci, bo ostatnio coś mi się kurczę. No jakby to powiedzieć, no tak kuszą mnie te crate'y. O, widzicie ile kosztuje Golden Gladiator przy okazji, 1900 gemów, T280, no nie są one tanie. I powiem wam tak, kupiłbym ich więcej, gdyby nie to, że one są rzadko spotykane. A jak już spotykacie jakiego crate'a, to ceny są za bardzo przesadzone moim zdaniem. No dobra, ile taki barbarzyńca? 3000, czyli zgadłem. No 3-4 tysiące gemów mniej więcej kosztuje. Ale niestety, altimki nie udało nam się dzisiaj trafić. No dobra, to kupmy sobie jeszcze takich crate'ów. Myślę, że takie luźne... Luźne 20 sobie kupmy. A czemu by nie? Luźne 20 tych Telantrik crate'ów. A, let's go. Nie ma co tutaj gadać, tylko trzeba zaszaleć. Może będzie Telantrik. Trzeba wierzyć. Uwaga, uwaga. O dobra, ja już widzę, że to się nie opłacało. Pierwszej 8. No dobra, to nie koniec. Teraz otwórzmy sobie res. I z pierwszego będzie, uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, nie było tematu, otwórzmy od razu 8 bez czekania, ja tu nie będę czekał, otwórzmy od razu 8, zobaczmy, chociaż jeden urośnie. No urosły nawet 2, Ewany, witam, witam, chociaż jakiś shiny. Naprawdę dzisiaj na tyle crate'ów ani jeden shiny nie wyrósł. Chociaż mógł jeden shiny wyrosnąć, ale no dobra, otwieramy trójkę ostatnią, zobaczmy. Tutaj będzie Ewan, tak jak myślałem, czyli Telantrika nie ma, moje przeczucie dzisiaj nie oddało. Ja na ten cały opening wydałem ponad 50 tysięcy gemów. Troszkę mi odbiło, powiem wam, troszkę mi odbiło. I przy okazji wszystkie nasze jednostki z openingu kasujemy, wymieniamy na gemy. 7 tysięcy gemów bardziej się przyda niż te jednostki w moim ekwipunku. Pyk! I zmielone na coiny. Pozdro. No dobra, sprawdźmy sobie jeszcze szybko, ile kosztuje Juggernaut na dzień dzisiejszy. No na pewno nie 50 tysięcy gemów. Ale wiecie co? Dobra, Juggernauta jeszcze bym dzisiaj zostawił. Hypery chodzą po 4, chyba 5 tysięcy gemów, więc dzisiaj rozdamy 3 takie hypery, albo nawet 4. Jeżeli chcecie wygrać, koniecznie stawcie tutaj łapkę w górę, subskrypcję oraz w komentarzu napiszcie swój nick. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzcę.
zwycięzców. I jeszcze zapomniałbym powiedzieć, na ekranie macie teraz zwycięzców ostatniego losowania. Serdecznie mordeczki wam gratuluję i nagrody zostały już dostarczone do waszych mailboxów. A póki co to na tyle, bardzo dziękuję wam serdecznie wszystkim za oglądanie tego odcinka. Życzę wspaniałego dzionka albo wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. Ja będę zmykał i do następnego. Siema, siema, elu, elu.